Tajemniczy dżentelmen otwiera sklep w sennym nadmorskim miasteczku i oferuje swoim klientom przedmioty, których pragną. Jednak, nie wiedząc o tym, cena, jaką muszą zapłacić, jest o wiele wyższa, niż mogli sobie wyobrazić. Pewnego pochmurnego poranka czarny samochód wjeżdża do małego nadmorskiego miasteczka Castle Rock w stanie Maine. Później pracownicy restauracji, Nettie i Polly, zerkają przez żaluzje i widzą, że ktoś otwiera nowy sklep w budynku po drugiej stronie ulicy. Sekundy później szeryf Alan Pangborn żartobliwie straszy nieśmiałą kobietę przez szybę, zanim zaczyna bawić się z jej psem Ryderem, który jest przywiązany na zewnątrz lokalu. Kiedy policjant wchodzi do restauracji, pyta Nettie, czy jego dziewczyna Polly jest w pobliżu, a kiedy ta to potwierdza, pokazuje jej pierścionek zaręczynowy. Po zamówieniu szeryfa, Nettie pokazuje parze pełnostronicowe ogłoszenie w gazecie o nowym sklepie o nazwie Potrzebne rzeczy. Kiedy Alan pyta, kto jest właścicielem, jego dziewczyna mówi, że nikt nie wie, kim on jest, ponieważ jest spoza miasta. Tymczasem ciekawy nastolatek Brian Rusk wchodzi do nowego sklepu, gdy widzi otwarty znak na drzwiach. W środku spotyka właściciela, Lelanda Gaunta, który wyjaśnia, że wszystko w sklepie jest na sprzedaż. Nastolatek pyta, skąd pochodzi, a mężczyzna mówi, że z Ekan w Ohio. Potem patrzą przez okno i widzą Wilmę i PTA, małżeństwo, które prowadzi lokalną farmę indyków, a Brian mówi, że kobieta jest niezrównoważona. W końcu nastolatek mówi, że jedyną rzeczą, jaką chciałby mieć, jest karta baseballowa Mickey Mantle. Leland przeprasza na chwilę, żeby sprawdzić, czy ją ma. W międzyczasie Alan prosi Polly o rękę i wręcza kobiecie pierścionek. Jednocześnie właściciel sklepu pokazuje nastolatkowi kartę baseballową Mickey Mantle z 1956 roku, przypadkowo podpisaną dla mojego dobrego przyjaciela Briana. Kiedy klient dotyka karty, czuje elektryczny wstrząs i wyobraża sobie gracza baseballowego, który zdobywa home run. Leland pyta, ile chciałby zapłacić za przedmiot, ale nastolatek mówi, że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy. W zapleczu restauracji policjant zakłada pierścionek na palec Polly i ona przyjmuje jego oświadczyny. Tymczasem, ponieważ Brian ma tylko 95 centów, właściciel sklepu bierze pieniądze jako połowę zapłaty i mówi, że klient może spłacić drugą połowę, robiąc mu przysługę, płatając figla Wilmie. Kilka godzin później starszy mężczyzna przewraca nową stronę w swoim notesie i zapisuje imię nastolatka pod nagłówkiem Castle Rock. W komisariacie wybieralny Danforth Kitten konfrontuje się z funkcjonariuszem Norrisem Ridgewickiem w sprawie mandatu za parkowanie. Policjant wyjaśnia, że urzędnik rządowy zaparkował swój pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych, jednak Dan obraża się, gdy Norris nazywa go boosterem, poniżającym przezwiskiem, które zna z miasteczka. Kiedy Alan widzi, że mężczyźni się kłócą, interweniuje i wyraża rozczarowanie, mówiąc, że myślał, iż przeprowadzka do małego miasteczka będzie łatwiejsza niż praca jako policjant w dużym mieście, ale ciągłe drobne spory między mieszkańcami pokazują, że jest inaczej. Jednocześnie Polly zachęca nieśmiałą Nettie, aby przyniosła właścicielowi sklepu szarlotkę jako prezent na rozpoczęcie działalności. W sklepie pies kobiety szczeka na Wilmę, która grozi, że skrzywdzi zwierzę, zamiast skarżyć się szeryfowi, co robiła już kilka razy wcześniej. Kiedy Leland odmawia wyrzucenia Nettie, zirytowana Wilma i jej mąż natychmiast opuszczają sklep, nic nie kupując. Chwilę później właściciel sklepu pyta, czy to ona upiekła ciasto, więc ona mówi, że tak i dodaje, że wszystkie są domowej roboty, z użyciem świeżo zebranych jabłek z sadu Mayflower. Podczas przeglądania sklepu kobieta widzi małą figurkę i mówi, że miała taką samą wiele lat temu. Ku jej zaskoczeniu Leland wie, że jej mąż zmarł od rany kłutej w gardło, ale spokojnie dodaje, że wierzy, iż to nie ona to zrobiła. Kiedy Nettie trzyma figurkę, czuje mały wstrząs i przypomina sobie, jak jej zmarły mąż George uderzył ją, powodując, że upuściła delikatny przedmiot na podłogę. Zdezorientowana kobieta mówi, że musi wracać do restauracji, więc mężczyzna mówi jej, że może zatrzymać figurkę, jeśli zgodzi się płatać figla jednemu z ich stałych klientów, Danforthowi. Po południu Brian jedzie na rowerze na farmę indyków i napełnia wiadro błotem z zagrody. W sklepie Alan grzecznie mówi Lelandowi, że niczego nie kupuje, ponieważ ma wszystko, czego potrzebuje, jednak policjant jest zaskoczony, że starszy mężczyzna wie o zaręczynach. Tymczasem Brian rzuca błotem na czyste pranie Wilmy, wiszące na sznurze do bielizny. Jednocześnie mężczyźni dowiadują się, że obaj są spoza miasta, Leland stwierdzając, że jest z Ekan, a Alan z Pittsburgha. Kiedy starszy mężczyzna pyta, dlaczego policjant zdecydował się przeprowadzić, ten mówi, że raz stracił kontrolę i uderzył kogoś mocniej, niż powinien. Wieczorem pastor Rose z miejscowego kościoła baptystów umieszcza naklejkę na znaku kościoła katolickiego o nadchodzącej nocy kasynowej, sugerując ogólnomiejską niechęć między dwiema denominacjami. W kościele ojciec Mian pokazuje szeryfowi groźny list, który, jak uważa, pochodzi od pastora Rose'a, który patrzy z góry na księdza za to, że pozwala na charytatywne gry hazardowe. Później Wilma wchodzi w zabrudzone prześcieradła i od razu podejrzewa Nettie, ponieważ ta wcześniej groziła, że skrzywdzi psa. Dzwoni do restauracji i wściekle mówi nieśmiałej kobiecie, że się zemści. W barze Henry nakazuje pijakowi Hugowi opuścić lokal, ponieważ ten nie przestaje kopać w szafę grającą.
Po krótkiej rozmowie z Danfordem na temat zakładów na wyścigi konne, Hugh zauważa w oknie wystawowym sklepu potrzebne rzeczy, znajomo wyglądającą kurtkę z literką. W środku pijany Hugh mówi Lelandowi, że kurtka wygląda dokładnie tak, jak ta, którą miał w szkole średniej. Gdy właściciel sklepu nakłada kurtkę na ramiona mężczyzny, ten wyraźnie przypomina sobie, jak jeździł z przyjaciółmi kabrioletem i wspomina, jak wtedy życie było lepsze. Leland przekonuje klienta, żeby zatrzymał kurtkę i wykorzystał ją do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Następnie starszy mężczyzna pyta, czy zna Nettie. Klient mówi, że tak i dodaje, że mieszkańcy miasteczka wierzą, że zabiła swojego męża. Kiedy Hugh pyta o cenę kurtki, Leland uśmiecha się i pokazuje kieszonkowy nóż. Następnego dnia pastor Rose pyta właściciela sklepu, do którego kościoła należy, na co mężczyzna odpowiada, że jest bezwyznaniowy, ponieważ jego biznes służy wszystkim. Zachęca klienta do zakupu obrazu przedstawiającego półnagą kobietę. Później ksiądz Mian zauważa przez okno kielich w sklepie. W restauracji Polly nie zauważa, że Leland wciąż jest w środku, gdy zamyka lokal. Przedstawia się, ale kobieta grzecznie odmawia uścisku. Tymczasem Danforth wyciąga pistolet, słysząc, jak ktoś wchodzi do jego biura, ale szybko go chowa, gdy zdaje sobie sprawę, że to szeryf. Alan pyta Danfortha, dlaczego państwowi audytorzy zorganizowali spotkanie na temat spraw budżetowych na przyszły tydzień, na co ten przyznaje, że pożyczał pieniądze z kasy miejskiej, żeby spłacić długi związane z zakładami na wyścigi konne. Kiedy Alan pyta, ile wziął, Danforth odpowiada, że 20 tysięcy dolarów, więc szeryf daje mu 4 dni na zwrot skradzionych pieniędzy. W drodze do domu Polly widzi dwóch mężczyzn w biurze i zastanawia się, o czym rozmawiają. Następnego dnia Leland mówi Brianowi, że ten nadal nie dokończył swojego zadania, po czym rzuca w niego jabłkiem. Później Danforth kupuje mechaniczny zestaw do wyścigów konnych, który właściciel sklepu twierdzi, że potrafi dokładnie przewidzieć wyniki. W restauracji Wilma publicznie grozi, że zabije psa Nettie, więc Leland wychodzi za zaniepokojoną pracownicą, by ją pocieszyć. W tym samym czasie Danforth przypisuje każdemu kawałkowi gry nazwy koni biorących udział w wyścigach tego dnia, a potem zapisuje nazwiska zwycięzców. Kiedy jego żona Myrtle puka do drzwi biura, niegrzecznie każe jej odejść. Następnego dnia Nettie zostawia Rydera w domu, ponieważ musi wykonać zadanie dla Lelanda. Tymczasem Brian jedzie na rowerze na farmę indyków z pudełkiem jabłek z sadu Mayflower, po czym rzuca owocami przez okno, niszcząc sprzęty i kuchnię. Później Hugh włamuje się do pokoju Nettie i używa kieszonkowego noża, by zabić Rydera. W tym samym czasie pracownica restauracji zakrada się do domu Danfortha i nakleją mandaty po całym domu, z podpisem oficera Norrisa Ridgewicka na dole. Urzędnik wychodzi ze swojego biura, gdy Nettie jest jeszcze w kuchni, ale udaje jej się wyjść niezauważoną. Kiedy Nettie wraca do domu, krzyczy z przerażenia, znajdując skórę Rydera w szafie. Wieczorem Wilma widzi swoją kuchnię w chaosie, z rozbitym szkłem i jabłkami rozrzuconymi po całej podłodze. Chwyta tasak do mięsa i zamierza wyjść, ale ku swojemu zaskoczeniu widzi Nettie w drzwiach. Pracownica restauracji myśli, że to Wilma zabiła jej psa, a farmerka indyków uważa, że Nettie zniszczyła jej dom. Dochodzi do gwałtownej walki, obie kobiety trzymają noże. Walka przenosi się na drugie piętro i kończy się, gdy Nettie biegnie w kierunku Wilmy, która stoi przy oknie. Przelatują przez szkło, spadają z dachu, a Nettie uderza kobietę tasakiem, podczas gdy Wilma wbija nóż w pierś przeciwniczki. Obie giną. W międzyczasie Leland zaznacza ich nazwiska w swoim notesie. Łoni i wyjaśnia, że ma artretyzm. Później Polly rozmawia z właścicielem sklepu o przedmiocie, który może pomóc w łagodzeniu intensywnego bólu stawów. Nagle pojawia się Danforth, więc Leland każe mu iść na górę i czekać na niego. Starszy mężczyzna zakłada starożytny egipski naszyjnik na szyję kobiety, a gdy dotyka jej skóry, odczuwa natychmiastową ulgę w bólu i wyobraża sobie, że kocha się z właścicielem sklepu. Chwilę później Danforth mówi Lelandowi, co się stało i że myśli, że powinien zabić Norrisa. Jednak starszy mężczyzna mówi, że to zły pomysł i dodaje, że zachowa pistolet urzędnika, aby go ocalić, mówiąc, że czas na jego odkupienie jest bliski. Na miejscu zbrodni szeryf pyta Brianę, czy wie coś o tym, co się stało. Choć czuje się winny swojego udziału, nastolatek zaprzecza. Następnego dnia Norris pokazuje swoim kolegom kieszonkowy nóż, który znaleźli przed domem Nettie, jednak szeryf uważa, że ktoś inny zabił Rydera i rzucił jabłkami. Później zastępca znajduje na swoim biurku torbę z prezentem, ale kiedy wkłada rękę do środka, jego palce wpadają w pułapkę na myszy. Znajduje też notkę o parkingu dla niepełnosprawnych, co skłania go do przekonania, że Danforth wysłał prezent. Tymczasem Alan znajduje zrozpaczonego Brianę przy latarni morskiej, który grozi, że strzeli sobie w głowę. Nastolatek mówi, że zasługuje na pójście do piekła, ponieważ jest już zbyt głęboko uwikłany w sprawy z Lelandem, którego nazywa potworem. Prosi szeryfa, aby nigdy nie wchodził do sklepu, a gdy ma już pociągnąć za spust, policjant udaje się go uratować. Tej nocy ksiądz Mian przebija opony w ciężarówce Hugha. W barze Henry wyrzuca pijaka na zewnątrz po tym, jak ten ponownie kopie szafę grającą. Na zewnątrz Hugh widzi przebite opony i zakłada, że zrobił to barman. Równocześnie Alan udaje się do restauracji, aby porozmawiać z Polly o tym, co się stało.
Mówi, że Brian przeżył i jest w szpitalu, ale nadal jest wstrząśnięty makabrycznymi wydarzeniami w miasteczku. W sklepie Leland daje Hugowi strzelbę i zachęca go do rozwiązania konfliktu z Henrym na własną rękę. W mieszkaniu Polly Allan zauważa naszyjnik na szyi kobiety i mówi, że to choroba w przebraniu lekarstwa, ale ona odmawia jego zdjęcia. Wtedy szeryf odbiera telefon od zastępcy i dowiaduje się, że Leland nigdy nie prowadził sklepu w Ekan. Ostrzega narzeczoną, że właściciel sklepu to oszust i nalega, że miał coś wspólnego ze wszystkimi wydarzeniami z ostatnich 48 godzin. Później szeryf idzie do sklepu i gdy nikt nie odpowiada na jego pukania, wyważa drzwi. Tymczasem Polly próbuje podważyć wisior pilnikiem do paznokci, ale gdy przedmiot spada na podłogę, kobieta odczuwa nagły ból, a jej artretyzm szybko się nasila. Próbuje podnieść naszyjnik, ale bezskutecznie. Nagle pojawia się Leland, ale gdy Polly pyta, co jest w środku wisiora, mężczyzna mówi, że nie może jej powiedzieć. Po założeniu łańcuszka na jej szyję, mówi, że kosztuje to $20 i małą przysługę. Twierdzi, że jej narzeczony i Danforth defraudowali pieniądze z kasy miejskiej i mówi jej, żeby sprawdziła łódź Alane. Później Allan znajduje stosy starych gazet z artykułami o ważnych wydarzeniach, w tym o śmierci Nettie i Wilmy. Gdy policjant wychodzi z gazetami, nie zauważa pudełek z materiałami wybuchowymi na półkach. Polly udaje się do łodzi narzeczonego i znajduje tam pieniądze w kilku kopertach, potwierdzając wszystko, co Leland jej powiedział. Na posterunku szeryf pokazuje Norrisowi gazety i mówi, że wierzy, że właściciel sklepu był obecny podczas każdego katastrofalnego wydarzenia na świecie. Chwilę później odbiera telefon od Polly i słyszy, jak oskarża go o defraudację pieniędzy z kasy miejskiej. Próbuje wyjaśnić, że Leland wpoił jej tę historię, gdy nagle policjanci słyszą, jak ktoś rozbija się o samochód Norrisa na zewnątrz. Okazuje się, że to Danforth, który następnie wdaje się w bójkę z Norrisem, zanim szeryf zdoła go obezwładnić i skuć kajdankami do swojego samochodu. Przed wyjazdem do łodzi Allan każe Norrisowi zamknąć Danfortha w celi, jednak urzędnik unieruchamia zastępcę kopnięciem w krocze, a następnie uderza jego głową o samochód. Na łodzi szeryf widzi pierścionek zaręczynowy na stosie pieniędzy i kopert, co sugeruje, że Polly zerwała zaręczyny. Później Danforth trąbi klaksonem z garażu, aby wezwać Mertel na pomoc. Każe kobiecie przynieść młotek i śrubokręt, aby mógł zdjąć kajdanki. Gdy Mertel odchodzi, Danforth myśli, że chce uciec, żeby wezwać policję, ale ona przysięga, że tylko sięga po narzędzia. Gdy Danforth uwalnia się z kajdanek, groźnie zbliża się do Mertel i oskarża ją o romans z Norrisem. Mertel stanowczo zaprzecza, więc Danforth zabija ją młotkiem. W łazience urzędnik myje zakrwawione ręce w umywalce. W swoim zaburzonym stanie mężczyzna rozbija lustro po zobaczeniu swojego odbicia, a następnie, odbierając telefon od Lelanda, płacze, wyznając, że zabił swoją żonę i przyznaje, że nie wie już, czy to, co robi, jest właściwe. Właściciel sklepu mówi zrozpaczonemu mężczyźnie, aby przyszedł do niego, ponieważ ma dla niego niespodziankę. Później Hugh wchodzi do baru ze strzelbą, ale Henry strzela w tym samym momencie i obaj giną. Tymczasem Danforth zakopuje materiały wybuchowe w ziemi obok kościoła katolickiego. Gdy Leland słyszy, jak modli się do Boga, starszy mężczyzna upomina go za to, że robi to, będąc na jego usługach. Urzędnik pyta, dlaczego właściciel sklepu po prostu nie rozdzieli ziemi na pół, aby pochłonęła całe miasteczko, skoro uważa, że wszyscy zasługują na śmierć. Leland wyjaśnia, że nie jest cudotwórcą, ale dodaje, że urzędnik wkrótce spełni swoje pragnienie umierania. Policjanci prowadzą śledztwo w sprawie incydentu w barze, a Norris przeprasza za umożliwienie Danforthowi ucieczki. Później szeryf rozmawia z księdzem Mianem w kościele i wyraża swoje podejrzenia, że Leland jest wcieleniem diabła. Jednak ksiądz nie wierzy mu i nazywa właściciela sklepu przyzwoitym człowiekiem. Allan zdaje sobie sprawę, że Leland już ma kontrolę nad księdzem Mianem i zaczyna odchodzić. Nagle dochodzi do dużego wybuchu w pobliżu prezbiterium, co sugeruje, że zdetonowano materiały wybuchowe zakopane przez Danfortha. Na szczęście obaj mężczyźni wychodzą z budynku ze drobnymi obrażeniami, ale to tylko utwierdza księdza w przekonaniu, że za to wszystko odpowiada pastor Rose. Na zewnątrz piorun uderza w dzwonnicę, a duży kawałek gruzu o mały włos nie trafia księdza Miana. Całe miasteczko popada w chaos, gdy mieszkańcy zaczynają się atakować i plądrować sklepy. Danforth celuje z karabinu w Alane z pobliskiego okna. Norris przybywa i informuje szeryfa, że baptyści wszczęli zamieszki, ponieważ ktoś podpalił ich kościół. Chwilę później Allan widzi, jak ksiądz Mian i pastor Rose wdają się w bójkę. Gdy ksiądz ma zamiar odciąć głowę swojemu przeciwnikowi, szeryf grozi, że go zastrzeli, jeśli nie odłoży broni. Obserwując zamieszki z radością, Leland prowokuje szeryfa, by pociągnął za spust. Jednak Allan oddaje kilka strzałów w powietrze, co w końcu zmusza mieszkańców do zatrzymania się i posłuchania tego, co ma do powiedzenia. Szeryf przekonuje wszystkich, aby doszli do siebie i ujawnili prawdziwą naturę manipulacji właściciela sklepu. Następnie mówi Cory, matce Brianne, że jej syn próbował mu powiedzieć, kim naprawdę jest Leland, ale został wciągnięty, tak jak wszyscy inni. Wyjaśnia, że oglądanie ich, jak niszczą siebie nawzajem, jest tym,
czego Leland potrzebuje, ponieważ żywi się ich nienawiścią, chciwością, i strachem. Chwilę później Pali zdaje sobie sprawę, że właściciel sklepu próbował rozdzielić ją i jej narzeczonego, więc zdejmuje naszyjnik i rzuca go na ziemię. W końcu Frank przyznaje, że wysłał list do księdza Miana. Cora mówi, że dała Norrisowi pułapkę na myszy, ksiądz przyznaje, że przeciął opony Hugh, a pastor mówi, że umieścił pieniądze w łodzi Alane. Leland próbuje manipulować mieszkańcami, mówiąc, że jedyne, co zrobił, to sprzedawanie towarów, a oni sami mogli podejmować decyzje. Jednak szeryf stwierdza, że właściciel sklepu nie ma już nad nimi żadnej władzy. Nagle kula ociera się o ramię Alane, a Danforth wychodzi z karabinem i materiałami wybuchowymi przytwierdzonymi do klatki piersiowej. Policjant uspokaja urzędnika, zapewniając go, że to nie on zabił swoją żonę, ponieważ to wszystko jest winą Lelanda. Po usłyszeniu poniżających drwin właściciela sklepu dotyczących jego niekompetencji i nazwania go boosterem, Danforth w końcu zdaje sobie sprawę, kto jest winny, więc rzuca się na Lelanda przez okno drzwi, zanim zdetonuje materiały wybuchowe, niszcząc cały budynek. Minuty później Leland wychodzi z gruzów, spokojnie stwierdzając, że Castle Rock nie było jego najlepszą pracą, uznając porażkę, ale zupełnie nienaruszony. Leland mówi Alanowi, że ten ożeni się z Pali i założy wspaniałą rodzinę, a następnie prosi parę, aby przesłali jego pozdrowienia ich przyszłemu wnukowi, Bobowi, ponieważ spotkają się w Dżakarcie 14 sierpnia 2053 roku. W końcu Leland odjeżdża swoim czarnym samochodem, prawdopodobnie udając się do następnego niczego nie podejrzewającego miasteczka, aby kontynuować swoje niecne czyny.